Jesteśmy na misji Salezjanów. Właśnie trwa sprzątanie podwórza. Wszędzie unoszą się czerwone tumany kurzu. Widać, że dawno nie spadła tu żadna kropla deszczu. Placówka w Iwato Clervo to kompleks szkolno-wychowawczy, z którego korzysta kilkaset dzieci i młodzieży, głównie chłopców. Jest to szkoła zawodowa, jest to szkoła podstawowa, internat, centrum przyjmujące młodzież z naprawdę trudnych warunków, z trudnych rodzin, z trudnych sytuacji i materialnych, i moralnych. Zajęcia uczniów ze szkoły zawodowej rozpoczynają się porannym apelem. Prowadzą go salezjanie i wykorzystują ten moment do przypomnienia chłopcom o tym, co jest ważne w życiu. Tak czynił sam ksiądz Bosco. Krótkie słówko na dzień dobry kończy się wspólną modlitwą i rozejściem się do klas. Szkoła Salezjanów w Iwato kształci 240 młodych ludzi w kilku zawodach. Ślusarza, spawacza, stolarza, mechanika samochodowego, murarza i ogrodnika rolnika. Nauka trwa 2 lub 3 lata. Po zdobyciu zawodu chłopcy nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Jeśli tylko chcą, mogą się od razu zatrudnić w różnych firmach albo założyć własną i w ten sposób zarabiać na życie. Ta szkoła to wymarzony start w przyszłość i szansa, by odnaleźć swoje miejsce tak w społeczeństwie, jak i w wspólnocie Kościoła. Zajęcia w szkole zawodowej obejmują teorię i praktykę związaną z danym zawodem. Nie wszystkim chłopcom nauka przychodzi łatwo. Niektórzy wywodzą się z trudnych środowisk i, aby ukończyć szkołę, muszą dać z siebie naprawdę wiele. Szkoła Salezjanów dobrze przygotowuje uczniów do zawodu. Nowoczesne warsztaty z wieloma stanowiskami pracy pozwalają każdemu zdobyć odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Przyszedłem tutaj, aby zrealizować moje pragnienia. Uczyć się, mieć dobrą przyszłość i potem pracować dla utrzymania mojej rodziny. Zacząłem pierwszy rok ślusarstwa. Będę się uczył 3 lata. Szkoła zawodowa Salezjanów cieszy się dobrą renomą w Iwato i okolicy. Każdego roku wielu chłopców stara się tu o przyjęcie. Pierwszeństwo mają ci, którzy pochodzą z ubogich rodzin i nie mają szans, by dostać się do szkół państwowych. Salezjanie są uważni na ich potrzeby, otaczają ich serdeczną troską i miłością wychowawczą. W ten sposób realizują w praktyce słowa samego księdza Bosco: tutaj z wami czuję się dobrze. Moje życie to przebywanie wśród was. Nazywam się Nicola. Jestem klerykiem salezjańskim z Madagaskaru. Przez 2 lata pracowałem tutaj w Centrum Formacji Zawodowej z chłopcami. Uczyłem ich między innymi matematyki, ale przede wszystkim codziennie byłem z nimi, zwłaszcza na rekreacji. W tym roku kończę 2. rok mojej praktyki duszpasterskiej. Teraz będę studiował teologię i przygotowywał się do święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Salezjańskim. Na misji w Iwato chłopcy czują się jak w domu. Klimat rodzinny sprzyja ich pogodnemu dorastaniu, a obecność Salezjanów daje poczucie bezpieczeństwa. W nich znajdują nie tylko nauczycieli i wychowawców, ale przede wszystkim przyjaciół, którym leży na sercu ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne, jak i wieczne. Wow.